Siema, z tej strony Pawełek, dziś nagrywam odcinek z Brawl Stars. Zapytacie się, czemu z Brawl Stars? A chcę odnowić to, bo wiem, że są tu fani i Fortnite'a, i Brawl Stars, bo tak jak na live było chyba dziś z 8 osób, a z Fortnite'a wiem, że jest więcej osób, ale z Fortnite'a obiecuję wam, że w poniedziałek lub jutro będzie lewy skaz domów o jakieś gifty. A już nie przedłużam, przechodzimy do odcinka. I na czym będzie polegał ten odcinek? Będę po prostu sobie grał z randomami. No, znaczy z randomem. No i po prostu, żebyście... No i w następnym odcinku, jak ktoś będzie chciał zagrać, to po prostu niech wbije do tego klanu. To jest dużej ry o spacja gracza, spacja S. Zapraszam. Oczywiście, że mogę zagrać nim. No i zostawcie łapkę w górę i suba i możecie coś napisać w komentarzu, z czego byście chcieli następny odcinek, z jakiegoś challenge'u, czy może z czegoś innego. To od was zależy. A dziś po prostu miałem taki pomysł, żeby zagrać challenge tylko mecz w krzaku. I to będzie mega trudne. Nigdy tak jeszcze nie robiłem. No i nie mogę po prostu wychodzić z krzaku. I na tym polega ten challenge. Więc w następnym odcinku, jak chcecie jakiś inny challenge i oczywiście jak chcecie jeszcze ze mną go zrobić, no to musicie zostawić sobie łapkę w górę i napisać w komentarzu tylko napisać swój nick. No, albo swój kod znajomego i tak dalej. Dobra. Ja się skupię. Nie, miałem nie wychodzić. Strollowałem, widzowie. Dobra, za to możecie mi wymyślić karę. Za to możecie wymyślić karę w komentarzu. Zapomniałem. Za to możecie wymyślić... O, umówmy się, że jak wyjdę z krzaka, to wymyślacie karę. Wymyślcie jakąś karę, serio. Nie wyszedłem. Wymyślajcie jakąś karę, tylko żebyście byli łagodni, bo nie chcę na przykład, na pewno się nie zgodzę na chociaż na pokazanie twarzy to jeszcze się zgodzę, ale żeby zrobić świecę, tak jak ostatnio na live, że się wolnałem w stół, to tak średnio. No i giną, no i widzowie, no i Nora. Niestety giniemy, widzowie. No po prostu zginąłem i tyle. Wiem, że nie porobisz, więc zabij się, byku. Chociaż... Kurde, coś tam umie. A, musisz z YouTube'a przyjść coś. O, z krzaka musiałem wyjść, widzowie, bo się zrespiłem. To się nie liczy. No i gijemy. Zagram sobie 3 mecze, więc jeszcze 2. Jest drugie miejsce, więc jest dobrze. Ale mogłoby być lepiej. Zagrajmy jeszcze raz z nim. Już możecie wymyślić dla mnie jedną karę. Tylko nie fasolki, nie. Fasolki nie, proszę. Bo wczoraj chyba jadłem i miałem same najgorsze. To jest najgorsza mapa. Nie mogę teraz stąd wyjść tak naprawdę. No nie wierzę. Dobrze, że przynajmniej ten gadżet mam. No. No i on ze mną robi challenge chyba, no widzowie. Patrzcie. Ja nie mogę wyjść, byczku. Sorry. I widzowie będą pisać: Pawełek, ty tylko masz tyle pucharków, dlatego że kampisz w krzaku. A ja wam mówię, nie, bo mam challenge, więc muszę to zrobić i tyle. Ej, ten challenge nawet nie jest taki zły. Ja tak jest. Zły jest jednak. Uciekaj, byku. No i właśnie tak to wychodzi. Ale jak on się zrespi, jak ja się zrespię gdzie indziej niż w krzaku, to przepraszam bardzo, ale to nie moja wina. Od razu wrócę do krzaka, ale to nie będzie moja wina. O. Dobra, jestem.
No i tylko tu mogę zostać tak naprawdę. Uciekaj stąd, byku. Bo ja i tak nie przeżyję, ja zginę, byku. No ja ginę. No niestety. No i ginę. No i widzę, tak to wygląda. Ale z drugie miejsce znowu jestem z siebie zadowolony. Ale nie zagram chyba z tym typem. Chyba, że będzie chciał, a wątpię. Mam pomyśleć, co ty robisz, chłopie? Ty giniesz w burzy? No właśnie, ja nigdy nie zginąłem w burzy, ale jednak pierwszy raz zginąłem w burzy, nie wierzę w to. Od razu jej to tak szaka, żeby nie było. On musi rozwalić te skrzynki. Ja mu mogę pokazać, rozwal to. Byku. No to nieźle. Rozwal tu. No super. On chyba tylko gra ze mną, bo mam ten gadżet i chyba tyle. Dobra. Ej, no idzie jakoś tam nawet. Nieźle. No i trzecie miejsce. I znaczy trzy drużyny zostały. Kurde, ładnie. Nie mówcie, że to trzeci raz będę miał drugie miejsce. To będzie mega fajne. Nie stracę w ogóle pucharków. Teraz na pewno nie stracę. Bo przypominam, że to jest ostatni mecz. No idź tam na nich. Byku. Jestem zły na ciebie, bo nie idziesz na nich. Nieładnie. No idziesz. Nie! Wyszedłem z krzaka, widzowie. Druga kara już, niestety. Stety lub niestety. Właśnie tak to wygląda, że mam karę. I to drugą już. Więc mega wam dziękuję, że za ten odcinek. Zostawcie suba, łapkę w górę. No i co? Trzymajcie się. Do widzenia i na razie.